to był ten pierwszy moment, w którym wszyscy zrozumieli, że globalizacja na dotychczasowych zasadach ma swoje granice, że tą granicą wtedy okazało się jest bezpieczeństwo. Z jednej strony mówimy o tym, że chcemy być konkurencyjni, innowacyjni, nowocześni, a z drugiej strony uniemożliwiamy eksploatację metali krytycznych, tych metali ziem rzadkich na terenie krajów unijnych. A przecież dostęp do tych metali to jest dzisiaj jeden z absolutnie fundamentalnych momentów. Jeszcze nigdy w historii świata tak wielu ludzi nie żyło tak dobrze, jak w chwili obecnej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dariusz Dziduch, Biznes Info. Witam z 33. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. A moim gościem jest Zygmunt Perdychowski, przewodniczący Rady Programowej. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Dobry wieczór Państwu. Zacznę od pytania bardzo ogólnego, ale takiego, które myślę, że Pan się spodziewa. Jaki jest temat przewodni? Jaka jest najważniejsza idea, która przyświeca tegorocznemu forum? Czas nowych liderów, razem kształtując przyszłość, tak brzmi ten temat, wokół którego mają toczyć się obrady, prawie 500 paneli, kilku sesji plenarnych, wielu prezentacji i seminariów. To jest próba wskazania na ludzi, którzy w dobie rewolucji technologicznej mają być naszymi przewodnikami. Na nowo formułujemy wymagania wobec ludzi, którzy powinni nam wskazywać kierunek, którzy powinni z jednej strony gwarantować bezpieczeństwo, a z drugiej strony dawać jasny sygnał, jak możemy wykorzystać szanse, które niesie z sobą rewolucja technologiczna, jak należy unikać wszystkich zagrożeń i jak likwidować te obawy, które nam towarzyszą wtedy, kiedy sięgamy do smartfona, do iPada, do komputera, wtedy, kiedy niemalże na każdym kroku jesteśmy świadkami, uczestnikami nowych technologii. Zawęźmy to trochę do takiej perspektywy gospodarczej. Czy czeka nas w tym momencie, a może ten proces już postępuje, odejście od globalizacji i taka wtórna fragmentaryzacja tych gospodarek? Czy ten proces się dzieje na naszych oczach? Ten proces już się toczy. To jest proces, który rozpoczął się wtedy, kiedy wybuchła pandemia. Okazało się bowiem, że sytuacja, w której jedna wielka fabryka świata była w Chinach, nagle doprowadziła do tego, iż nie mieliśmy maseczek, respiratorów, nie mieliśmy odpowiednich zdolności produkcyjnych w tym zakresie, że z różnych powodów brakło zwykłych chipów do produkcji samochodów, że brakło substancji aktywnej do produkcji antybiotyków, że brakło metali ziem rzadkich niezbędnych do montażu iPadów, telefonów, komputerów. Jednym słowem, to był ten pierwszy moment, w którym wszyscy zrozumieli, że globalizacja na dotychczasowych zasadach ma swoje granice, że tą granicą wtedy okazało się jest bezpieczeństwo, że musimy pamiętać o tym, iż dla własnego bezpieczeństwa, czy tego chcemy, czy nie, zdolności produkcyjne w zakresie maseczek powinny być zlokalizowane w Europie i że w interesie państwa jest, w interesie Unii jest utrzymywanie tych zdolności produkcyjnych. No, oczywiście wojna na Ukrainie i rok 22 potwierdziła tylko to, że ta współpraca wewnątrz pewnych baniek, wewnątrz pewnych bloków będzie postępowała, a na zewnątrz będzie coraz bardziej ograniczona. Ona wręcz uległa załamaniu. I myślę, że tak dobiegł końca czas takiej otwartej, radosnej globalizacji, która jednak, trzeba to uczciwie powiedzieć, przyniosła
całemu światowi ogromny postęp, dobrobyt, rozwój. Jeszcze nigdy w historii świata tak wielu ludzi nie żyło tak dobrze jak w chwili obecnej. Jeszcze nigdy w historii świata nie umierało tak mało ludzi w związku z brakiem dostępu do wody, do ochrony zdrowia. Jeszcze nigdy w historii świata nie byliśmy uczestnikami procesu, w którym aż tak wielu ludzi mogło uzyskać wykształcenie, mogło uzyskać dostęp do urządzeń symbolizujących postęp technologiczny. Ale ten czas uległ zakończeniu. Polecam od siebie książkę Factfulness. Ona mniej więcej o tym mówi, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach, oczywiście opierając się na danych. Wspomniał Pan o mocach produkcyjnych, o tym potencjale i o tym, że Zachód trochę obudził się w takim momencie, kiedy okazało się, że coś, co jest bardzo istotne, nie może być wyprodukowane tu i teraz u nas, tylko trzeba robić to bardzo daleko. Czy tak jak dekady temu firmy zamykały swoje fabryki w Europie czy w USA i przenosiły je na Daleki Wschód, czy teraz możemy oczekiwać takiego scenariusza, że ten trend się odwróci i te firmy... Nie liczyłbym na to, że to będzie taki prosty proces. Po pierwsze, firmy kierują się logiką zysku, logiką, w której wartość dodana, którą uzyskują z tytułu inwestycji na danym obszarze, musi być istotna, duża. To wszystko, czego jesteśmy świadkami w chwili obecnej w Europie, tę wartość dodatkową związaną z produkcją na przykład samochodów, wielu innych urządzeń, świadczeniem wielu dodatkowych usług, ta wartość dodana jest bardzo niewielka albo niekonkurencyjna w stosunku do takich obszarów jak chociażby Afryka Północna, jak chociażby kraje unijne, które nie wchodzą w skład Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, bo wydaje się, że w bardzo wielu miejscach ilość regulacji ograniczających swobodę prowadzenia biznesu jest duża i to jest pierwszy element. Drugi element, w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu przypadkach mamy do czynienia z takimi regulacjami, które wyznaczają cele, które pozostają sobą w sprzeczności. Otóż z jednej strony mówimy o tym, że chcemy być konkurencyjni, innowacyjni, nowocześni, a z drugiej strony uniemożliwiamy eksploatację metali krytycznych, tych metali ziem rzadkich na terenie krajów unijnych. A przecież dostęp do tych metali to jest dzisiaj jeden z absolutnie fundamentalnych momentów decydujących o cenie końcowej tych produktów, które z ich udziałem muszą być wytworzone, na przykład telefonów, na przykład komputerów. Trudno sobie wyobrazić, że bez dostępu na przykład do takiego pierwiastka, który się nazywa neodym i który jest niezbędny przy montażu telefonów i komputerów, możemy być w Europie innowacyjni, możemy być konkurencyjni. To jest niemożliwe. A 94% światowej produkcji tego pierwiastka to jest Chińska Republika Ludowa. I to wcale nie chodzi o to, że będziemy w jakiś sposób ograniczani, jeżeli chodzi o korzystanie z tego metalu. To bardziej chodzi o to, że w różnego rodzaju negocjacjach związanych z taką czy inną polityką handlową prowadzoną przez kraje Unii Europejskiej, pewnie dostęp do tego metalu będzie jednym z elementów tych negocjacji. Czy to nie jest tak, że Europa zaczęła się, a w zasadzie Unia Europejska zaczęła trochę się budzić z tego letargu? Mam tu na myśli chociażby te plany, a w zasadzie już wchodzące sankcje na chińskie samochody elektryczne. Nie, to ja uważam, że to jest droga donikąd, bo myślę, że to najważniejsze przesłanie, z którego powinniśmy skorzystać po tych 2 latach wojny, po 4 latach od pandemii, jest takie, że po pierwsze nie możemy wyznaczać celów w polityce gospodarczej, które są ze sobą sprzeczne. Po drugie, że nie możemy zbyt ambitnych harmonogram zadań formułować w oderwaniu od kalendarza, od harmonogramu formułowanego w tym zakresie przez inne kraje, innych uczestników wolnego rynku. Po trzecie wreszcie, że musimy pamiętać, że dzisiaj Europa to jest tylko 400 milionów konsumentów, może 500 milionów,
a kraje Azji Południowo-Wschodniej to jest prawie połowa światowej populacji, prawie 4 miliardy. Co to oznacza? No to oznacza, że my musimy być gotowi do tego, aby zapewnić swoją obecność na tym rynku. To jest dzisiaj absolutnie wyzwanie największe, najważniejsze dla europejskiej gospodarki. Bez obecności w tamtym regionie nie ma przyszłości. Kusi mnie, aby zapytać, czy prognozuje Pan, że zakaz produkcji samochodów spalinowych w Unii Europejskiej do 2035 roku zostanie utrzymany? No na pewno zostanie zmieniony, tak jak zostanie zmieniona dyrektywa w sprawie osiągnięcia zeroemisyjności budynków, bo one są nie do osiągnięcia, nie do zrealizowania. I nie dlatego, że my tutaj w Polsce mówimy o tym, że to jest wątpliwe, że to jest niezwykle trudne, ale przede wszystkim dlatego, że w jednym i w drugim przypadku nie ma takiego potencjału, nie ma takich środków, które umożliwiłyby w tak krótkim okresie czasu realizację tych celów. To jest po prostu niemożliwe. Na sam koniec pozwolę sobie zacytować Zygmunta Berdychowskiego. Europa nie jest już innowacyjna, a przestała być gospodarczym i politycznym centrum. I teraz, czy jest jakieś remedium na ten stan? Czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób to odwrócić? Oczywiście mowa tutaj o wieloletnim procesie. No dzisiaj w trakcie sesji otwierającej forum profesor Balcerowicz mówił o tym, iż gospodarka europejska jest przeregulowana, że nie dyskutujemy o tym, co ma sprawy w gospodarce pchnąć we właściwym kierunku. Jesteśmy świadkami pewnej konkurencji na obietnice, które na pewno nie dają szans gospodarce, które ją w taki czy w inny sposób krępują, bo przecież cała polityka klimatyczna, nie wiem, w bardzo wielu miejscach nie daje absolutnie żadnych szans, nawet cienia szans na budowę konkurencyjnej europejskiej gospodarki. Ta polityka formułowana w oderwaniu od kalendarza, który w tym zakresie gotowe były zaakceptować takie kraje jak Chiny i Indie, kompletnie pozbawiona jest sensu. Jest nieracjonalna, bo emisja, którą w tej chwili mają chińskie elektrownie węglowe, hinduskie elektrownie węglowe, kompletnie niweluje te wszystkie działania podejmowane z ogromnym wyrzeczeniem przez Europejczyków, bo przecież to i poszukiwanie nowych miejsc pracy, bo przecież to likwidacja wielu firm, które funkcjonują w tych tradycyjnych sektorach, to jest poszukiwanie też nowych technologii, które ciągle jeszcze są na etapie absolutnie wczesnym, takim, w którym wiele zmian jeszcze musi być do nich wprowadzone. A zatem wydaje się, że te regulacje połączone z nadmiernie optymistycznym kalendarzem dzisiaj uniemożliwiają Unii tak naprawdę konkurencyjność. I nie ma możliwości na to, abyśmy na powrót mogli konkurować, jeżeli nie zmienimy części tych regulacji, jeżeli ich nie ograniczymy, no i jeżeli nie będziemy starali się być bardziej ambitni niż na to pozwalają nasze możliwości. Przegrywamy też ze Stanami Zjednoczonymi i też jesteśmy trochę gdzieś obok tej rewolucji AI. Widać to chociażby po trendach, chociażby na globalnych giełdach, gdzie w Stanach Zjednoczonych największe spółki w tym momencie to oczywiście Nvidia i wszystkie big techy, które wokół sztucznej inteligencji i to realnie wykorzystywane i realnie nie tylko te spółki, bo jak pan spojrzy na historię Tesli, to najlepiej widać, że dzisiaj wyceniana przez giełdę prawie dwukrotnie wyżej Tesla jest wyceniana prawie dwukrotnie wyżej niż wszystkie niemieckie czy trzy niemieckie koncerny motoryzacyjne. Ale to pokazuje miejsce, które zajmuje dzisiaj ten sektor gospodarki w gospodarce europejskiej. To znaczy, że po pierwsze nie jest przygotowany do tej konkurencji, po drugie, że potrzeba mu dodatkowych bodźców, potrzeba mu
czasu i że absolutnie nie jest właściwą opowieścią dla tego sektora rok 35 jako rok przełomu. To jest po prostu niemożliwe. Kolejne koncerny zresztą pokazują, że produkcja samochodów elektrycznych z takim horyzontem czasowym do 35 roku będziemy produkować 100% samochodów elektrycznych jest niemożliwa do obrony, jest niemożliwa do zastosowania. No i też europejskie elektryki niespecjalnie się sprzedają. To jest praprzyczyna. Sprzedają się niespecjalnie dlatego, bo są gorszej jakości niż te produkowane w Chinach, bo są gorszej jakości niż Tesla. Czasami są nawet droższe. Nie sprzedają się droższe dlatego, bo mamy system ochrony rynku, który chroni dzisiaj producentów, którzy są gorsi, którzy są mniej efektywni i w związku z tym pewnie te samochody nie zagoszczą na długo w tej palecie propozycji, którą chcielibyśmy mieć, dokonując wyboru samochodu, którym chcielibyśmy się przemieszczać. Na koniec naszej rozmowy zrobiło się trochę pesymistycznie, szczególnie z naszej europejskiej perspektywy. Trudno optymizm, wie pan, jak na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy ja przyglądałem się deklaracjom, które padały ze strony europejskich rządów, rządu fińskiego, szwedzkiego, francuskiego, w ubiegłym roku niemieckiego, polskiego. Wszystkie te rządy wyrażały ogromną radość z tego powodu, że podpisują oto umowę z wielkim amerykańskim Big Techem, która to umowa gwarantować będzie w przyszłości powstanie kolejnej krzemowej doliny. Tych krzemowych dolin w Europie ma być dużo, bo ma być w Finlandii, ma być w Szwecji, ma być w Francji, ma być w Niemczech, ma być w Polsce pod Wrocławiem. Jednym słowem to najlepiej ilustruje, jaki jest poziom zależności europejskiej gospodarki od wielkich amerykańskich big techów. Nam po prostu ten czas uciekł. Myśmy jako Europejczycy nie wykorzystali tego okresu do tego, żeby się zaadoptować do rewolucji technologicznej. Kiedyś mówiło się, że Polska jest montownią Europy, ale z naszej rozmowy wynika, że to Europa jest poniekąd montownią świata, jeżeli chodzi o wysokie technologie. Na pewno montownią Stanów Zjednoczonych, firm amerykańskich. To nie tylko Intel, to również te inne wielkie korporacje, które dziś dominują, jeżeli chodzi o innowacyjność, jeżeli chodzi o rozwój. To tutaj kształt tej umowy dotyczącej produkcji półprzewodników pod Magdeburgiem jest najbardziej pouczający. Wielki amerykański koncern inwestuje w Niemczech sumę 20 miliardów dolarów, a rząd niemiecki dokłada do tej inwestycji kolejne 10 miliardów dolarów, a szef rządu wyraża radość z tego powodu, że może podjąć taką decyzję. A jeżeli zagłębilibyśmy się w tę umowę, to okazało się, że ta umowa pozwala na produkcję bardzo zaawansowanych półprzewodników, ale to we Wrocławiu będzie centrum testowania tych przewodników, nie pod Magdeburgiem. To we Wrocławiu będzie ten ostateczny montaż tych półprzewodników i to z Wrocławia będzie płynął ten strumień półprzewodników, który jest potrzebny gospodarce niemieckiej, europejskiej. A zatem poziom uzależnienia jest ogromny, no i oczywiście trzeba robić wszystko, żeby go zmniejszyć. Myśmy w tym roku podpisali takie porozumienie z 5 polskimi uczelniami, z Ministerstwem Cyfryzacji, aby przygotować obrady Forum Sztucznej Inteligencji. Naszym marzeniem jest dążenie do tego, aby w dalszym elementem tej współpracy była próba dokonania inwentaryzacji tych mocnych stron polskiej sztucznej inteligencji, polskich ośrodków, które w tym zakresie mają największe osiągnięcia, tak aby później skonsolidować zarządzanie tymi ośrodkami, żeby środki publiczne płynęły do tych, którzy są najlepsi. Zresztą Forum Sztucznej Inteligencji jest częścią 33. Forum Ekonomicznego. Tak.
I tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Moim gościem był Zygmunt Berdychowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.